łączy ważny egzamin z pierwszą randką? To, że oba zdarzenia mogą być stresorami, czyli czynnikami, które wywołują w nas stres. Każdy stan nierównowagi pomiędzy naszymi możliwościami a wymogami danej sytuacji nazywamy stresem. Nie tylko negatywne zdarzenia, ale również drobne zmiany w życiu, a nawet pozytywne wydarzenia mogą skutkować pewnym poziomem pobudzenia naszego organizmu, który objawia się zawsze w podobny sposób. Na pewno znasz choć część tych objawów. Sztywność karku, trzęsące się ręce, suchość w ustach, potliwość dłoni, kołatanie serca, przyspieszony oddech. Skąd biorą się i czemu służą te objawy? Stanowią one fizjologiczną reakcję na stres. Uczestniczy w niej mózg i autonomiczny układ nerwowy, czyli nerwy, które unerwiają narządy wewnętrzne i powodują reakcje niezależne od naszej woli. Sytuacja interpretowana przez mózg jako stresująca skutkuje szybkim wydzieleniem na końcach nerwów obwodowych noradrenaliny. Dodatkowo z nadnerczy, gruczołów znajdujących się nad nerkami, wydzielana jest adrenalina. Hormony te nazywamy hormonami walki bądź ucieczki, gdyż mobilizują one energię potrzebną do poradzenia sobie w sytuacji stresowej. Efektem ich wydzielania do krwi jest przyspieszenie bicia serca, rozszerzenie oskrzeli, wzmożenie napięcia mięśniowego i zahamowanie wydzielania soków trawiennych. Wszystko po to, by możliwa była błyskawiczna reakcja na sytuacje nowe, trudne bądź zagrażające. Następnie z nadnerczy do krwi wydzielany jest kolejny hormon stresu – kortyzol. Jego działanie jest nieco wolniejsze, ale wydłużone w czasie, aby zapewnić energię przy przewlekłym stresie. Kortyzol podtrzymuje wysoki poziom cukru we krwi i rozkłada trójglicerydy, czyli tłuszcze, które stanowią kolejne źródło energii. Dodatkowo kortyzol podnosi ciśnienie krwi, co skutkuje lepszym ukrwieniem i dotlenieniem mięśni i zapewnia dłuższą i silniejszą reakcję na stres. Kortyzol ma również dodatkowe zadanie. Przywraca równowagę w organizmie, kiedy sytuacja stresowa dobiega końca. Razem z krwią trafia on do mózgu, m.in. do struktury o nazwie podwzgórze i daje sygnał do wyciszenia fizjologicznej reakcji na stres, co nosi nazwę negatywnego sprzężenia zwrotnego. Stres nie zawsze jest zły. Krótkotrwały może być pozytywny, gdyż mobilizuje nas do pracy. Wówczas taki stres nazywamy eustresem. Jesteśmy dobrze przygotowani do ostrego stresu, źle znosimy natomiast stres przewlekły. Taki stres nazywamy distresem. Distres skutkuje osłabieniem pamięci, zmęczeniem fizycznym i wzrostem podatności na choroby. Jak w takim razie radzić sobie z przedłużającym się stresem? Badania pokazują, że pomocna może być aktywność fizyczna, która umożliwia rozładowanie tej nagromadzonej energii. Dodatkowo pozytywne efekty przynosi budowanie dobrych więzi społecznych. Towarzyszy mu wydzielanie oksytocyny, tak zwanego hormonu antystresowego, który powoduje obniżanie poziomu kortyzolu i ciśnienia krwi. Radzenie sobie ze stresem mamy więc naturalnie zakodowane w naszym organizmie. Trzeba z tego tylko skorzystać.